Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w Hellblade Senua's Sacrifice, czyli nowej produkcji od Ninja Fury, na którą nie czekałem jakoś super straszliwe, ale im więcej czytałem o tej grze, tym bardziej się na nią nakręcałem. To jest produkcja, która ma premierę dzisiaj, dlatego dostajecie premierowy odcinek, który nie będzie jakiś niesamowicie długi, ponieważ no, czas mnie goni, ramy czasowe małe, ale starałem się dopasować do wszystkiego jak tylko mogłem. Krótko mówiąc, rozpoczynamy przygodę. Podobno gra jest niezwykle dobra, naprawdę bardzo pozytywne recenzje zbiera na Steamie. Jest o... nie jestem nawet do końca pewien o czym. Wydaje mi się, że o kobiecie, która wyrusza do piekła, żeby uratować swojego ukochanego. Jest też oparta generalnie o choroby psychiczne. Główna bohaterka cierpi na psychozę, czy też schizofrenię, co powoduje różne naprawdę popieprzone rzeczy, które mogą się dziać. Dlatego zobaczmy, mamy grę po polsku, rozpocznijmy nową grę i zobaczymy, co nam tutaj gra zaserwuje. Podobno jest emocjonalnie rozbrajająca, dlatego też postanowiłem, że kamerka się po prostu nie pojawi, a ja się zamknę, obejrzyjmy cutscenkę. Mój głos może być trochę nie tegez, bo choroba jeszcze lekko trzyma, wybaczcie. Hello. Who are you? Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now, her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she doing coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look. Can you see them? Why aren't you looking? He's in Helheim. Look, up ahead. Helheim. You see it too? You promised you came. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. Can you feel it?
What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Cóż, nie wiem, czy zauważyliście, ale to szeptanie jest tak niesamowicie niepokojące, że ja dosłownie miałem ciarki, jak tego słuchałem. Naprawdę polecam oglądanie na słuchawkach, ponieważ to jest bardzo, bardzo wiernie odwzorowane w postaci właśnie, wiecie, lewego, prawego kanału, te szepty. Co to jest? Zastanawiam się, ponieważ gra w ogóle nie daje żadnego tutoriala najmniejszego, ale... O, dobra. Prawy trigger podziałał. Forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Okay. Jesteśmy rzucani na bardzo głębokie wody, bardzo też nieznane wody. Co tu się dzieje w ogóle? Wiem, że to jest opowieść o podróży do piekła i jak na razie otoczenie zdecydowanie nam to sugeruje, patrząc po tym, że wszystkie rośliny tutaj są uschnięte, a dookoła są ciała nabite na pale. Ciągle te szepty, mam wrażenie, że te szepty w głowie to jest właśnie... To może być...
To może być manifestacja głosu w naszej głowie. Wiem, że mogę lewym bumperem biegać. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ coś bardzo złego się dzieje. Wolę się nie odwracać. Chryste, panie. Ja pierniczę. Jakie to jest mocne. Okej. Doszliśmy do czegoś bardziej oświetlonego. The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? Czy to jest głowa? Oddycha. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Okej, to oficjalnie już wiemy. Jaki jest nasz cel? Cel jest prosty. Iść do bogini Helu. Czyli do Heli, czyli praktycznie bogini piekieł, żeby odzyskać duszę naszego ukochanego. Tylko oczywiste jest to, że nasza podróż raczej nie będzie tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Gra wygląda pięknie, to jest to, co mogę powiedzieć na pewno. Wiecie, co jest najbardziej szokujące? Że to jest tak zwane niezależne AAA, kosztuje 30 euro. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Wydaje mi się, że nasza ukryta ścieżka będzie prowadziła tutaj, naokoło, po tej skale. Wiem, że gra nie jest pozbawiona walki. Dlatego prędzej czy później napotkamy zapewne jakieś demoniczne istoty, którym się nie za bardzo spodoba to, co my chcemy zrobić, ponieważ jak ktoś raczej trafia do Helu, to raczej po to, żeby tam zostać, a nie żeby przychodziła jakaś szalona Senua i ratowała kogoś. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Czyli nordycka mitologia pełną gębą w takim razie. Nie mogę ciągle zapomnieć, że te wszystkie nazwy słyszałem już między innymi w Torze, tak, tym marvelowskim Torze. Tam też jest Asgard, też będzie Hela. Dobra, jak wejść w interakcję X-em? Gra nas naprawdę rzuca na głęboką wodę, bo nie dostajemy żadnego tutoriala. Musimy sobie przeczytać kontrolki przed grą. Taką poradę wyczytałem w jednej z recenzji na Steamie, tak więc się teraz trzymam na razie. Chodźmy, Helheim wzywa w takim razie. Może być niebezpiecznie. Łazimy też po deskach. No zobaczymy. Jak na razie najbardziej przerażającym motywem są te wszystkie szepty cały czas. Naprawdę polecam oglądać na słuchawkach, ponieważ to jest interesujące doświadczenie. Inny głos szepcze mi do prawego ucha, a inny do lewego. Chyba że macie niezwykły surround. To wtedy to też podziała. Nawet gra zaleca graje na słuchawkach. Ale dobra, to już jest ostatni raz, kiedy o tym przypominam. Mam nadzieję, że każdy, kto będzie zainteresowany Hellblade'em,
będzie o tym pamiętał. I naprawdę mam nadzieję, że zostajecie ze mną dłużej niż jeden odcinek, żeby zobaczyć, jak ta przygoda się zakończy. Co mamy tutaj? Jakaś szalona brama z jakimiś insygniami. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? Around you now. For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. An old fool. Truth is my truth. Hmm? It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Dobra, spróbujmy się ponownie skupić w takim razie. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Okej, okay, czyli takie dwie literki P, które są naprzeciwko siebie. Dobra, okej. Okay. Gra też opiera się na zagadkach logicznych, tak więc widzę, że muszę znaleźć podobną runę gdzieś tutaj dookoła. One, widzę, się przewijają w taki szalony sposób. Aha, czyli ja mogę się skupiać na różnych rzeczach po to, żeby odkryć tą runę, co? Dobra. Tylko czy ja muszę się skupić i szukać jej tutaj jakby dookoła, czy może na tych drzwiach? Runę mam już, powiedzmy, w pamięci. O, cholera jasna. Okej. Dobra, one teraz zaczynają się pojawiać absolutnie wszędzie. Dobra, już chyba zaszedłem za daleko. Chociaż tutaj jakieś rzeczy są wyryte na ścianach. Czy to będzie to? Te szepty są naprawdę niepokojące. To jest właśnie niesamowite, że twórcy starali się bardzo... Tutaj cień się układa. Okej. Dobra, okej. Mamy ten sigil tutaj. Patrz w kierunku bramy, a ona się otworzy. No dobra, okej. Runy zmieniły kolor na niebieski w takim razie. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It worked. To jest naprawdę przerażające, jeżeli sobie człowiek uzmysłowi, że jeżeli ktoś naprawdę choruje na schizofrenię, to słyszy takie głosy. I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened? When everyone else laughed. My people pay the heavy price. Carry my stories with you. And together we will make the Northmen feel our fury. Okej. Zbliżamy się do mostu. Zbliżamy się do mostu. Zobaczymy, jak daleko dam radę dojść teraz. No dokładnie to, o czym mówię. Właśnie do naszej biblioteki głosów w głowie dołączył kolejny. Stand on the edge. Pretend it's going to be okay. Dobra. Sprawdzałem, czy muszę balansować. Muszę. Waiting for you to make that little slip. You can't just push things away. Ja się będę skupiał na graniu, a wy, moi drodzy, skupcie się na tym, żeby pochłaniać fabułę i całe otoczenie, które tutaj ma miejsce. Ponieważ to jest, myślę, najważniejsze.
world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Oh, wow. Wydaje mi się, czy w ogóle to całe kółko z literami, czy też może raczej runami dookoła właśnie, widzicie, są takie czerwone i są jaśniejsze. One nam mówią, ile już wysłuchaliśmy tego. O, nie muszę na to patrzeć, żeby tego słuchać, okej. Dobrze wiedzieć na przyszłość, będę mógł iść dalej. Ale to już usłyszeliśmy, więc dlatego gadam. The Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness. Nawet nie wiecie, jaką mam szczerą nadzieję, że uda się wam wkręcić w to tak samo, jak ja się wkręcam w tej chwili. Właśnie dla takich gier ja jestem graczem, ponieważ jak na razie wrażenia są niesamowite. Brama. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh! Someone's here. Oh, cholera. Czy to jest kolejny głos, czy może jeden z obrońców piekła? Mamy miecz. Niesamowita jest grafika i ekspresja na jej twarzy. W ogóle praca kamery. Ona mówi do nas? Kurwa. Coś na nas idzie. Dobra, przeanalizowałem troszeczkę nasze. Dobra, tak się robi unik. Tak się bije. Są też ciężkie ciosy. Możemy też blokować. Nie wiem, czy mogłem to zablokować, ale zdecydowanie spróbowałem. O, wow. Idzie kolejny. Jacy oni są przerażający. Niby ludzie, ale jednak nie do końca. Ciężkie ataki. Dobra, okej. O, widzę, że jest ich tutaj niestety całkiem sporo. Dobra. Wow, 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 halo! Halo, na ciebie się nie pisałem, ty jest jakiś silniejszy. Chryste. Nie mogę go uderzyć, on jest cały z cienia. Co ja mam teraz robić? O Boże!
far. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Okej, okay, to mam chyba jakiś gameplayowy element. Koniec misji. Mam nadzieję... Co? O kurwa. Serio? Ta gra ma system game overa takiego ostatecznego? O panie. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Oh, wow. Dobra, moi drodzy, tutaj w ogóle jest bardzo interesujący system. Trudność walki może być automatyczna. Nie jestem pewien, w jaki sposób to działa. Mamy też w ogóle tryb zdjęciowy, tylko nie jestem pewien, jak go się włącza. W dół mogę kliknąć i włączy się tryb zdjęciowy. Aha. No założę się, że bardzo ładne obrazki można tutaj tworzyć, ponieważ no, gra jest wybitnie ładna. Tak więc cóż, zakończymy teraz ten odcinek, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Jak moim zdaniem to jest coś, co każdy powinien zobaczyć. A więc zapraszam was bardzo chętnie do oglądania tej serii. Żeby otworzyć bramę do Helheimu, musimy pokonać dwóch bogów. Ja spróbuję coś poczytać o tej grze. Fajnie by było, gdyby udało mi się nie przegrać jej absolutnie do końca. Ale obecność systemu Game Overa mnie troszeczkę niepokoi. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że spodobało się wam równie mocno jak mi. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na pewno codziennie, może więcej niż jeden. Zależy, ile będziecie chcieli. Trzymajcie się i hej!